Witam serdecznie, moim gościem Igor Kalinowski, Derec Interjack. Cześć, witam. Ja się nie rozkładam tutaj z rozmową. Igor, prowadzicie dzisiaj kolejny mecz wygrywacie, czwarta wygrana z rzędu. Mów ty. Co tu mówić, no wychodzimy na boisko, gramy swoje i idzie, nie? No ale przecież rok temu też graliście swoje, a nie szło tak dobrze od początku jak teraz. Wiesz co, no jakoś nie wiem, no bardziej konsekwentnie gramy. Wiadomo, mecze wygrywa się obroną. Wróciła ta nasza żelazna obrona już na Orliku. Teraz tak samo konsekwentnie gramy, próbujemy budować ataki, nie jakoś tam, wiadomo, na hura i idzie do przodu, prawda? Poza tym się często zmieniamy, dużo biegamy. Staramy się zabiegać przeciwniku mimo wieku starszego od nich i wychodzi wszystko, nie? A przede wszystkim mówię, konsekwencja i do przodu. Czyli to się mówi, że to jest ta forma, tak? No nazwijmy to formą, dobra. Po czterech kolejkach ludzie mówią, którzy tutaj obserwują ligę futsalu, że w tym roku zmienił się trend tak naprawdę tych wyników, dużo niespodzianek i doszli do głosu w cudzysłowie starsi zawodnicy. To też przykład waszej drużyny, nie obrażając oczywiście. Sony ostatnio wygrywa, Notus się pokazuje. Te drużyny starsze rzeczywiście osiągają teraz lepsze wyniki. Dlaczego? Wiesz co, może jesteśmy bardziej, nie wiem, ułożonymi zawodnikami. Wiesz, nie biegamy głupio, mądrze stoimy, staramy się oszczędzać siły. Gdzie trzeba biec, to biegniemy, nie gramy głupich piłek, nie wdajemy się w niepotrzebne driblingi, żeby stracić i tak dalej, więc to raz, a drugie, wiesz, w pewnym wieku się kalkuluje, nie będę szedł z chłopakiem, który jest, nie wiem, o połowę młodszy ode mnie, nie będę szedł jeden na jeden, bo mimo, że go zrobię, to on tak się odwróci, mnie dogoni, nie, więc to się mija z celem, więc mówię, tutaj już jest jakaś kalkulacja, logika, mówię, do tego wykonanie, no, idzie wszystko fajnie, udaje się, bawimy się. Jest zbyt wcześnie, by mówić tutaj o jakichś super miejscach w pierwszej piątce. Do tej pierwszej piątki jeszcze nie macie awansu, ale jesteście bardzo blisko. Cel pierwsza piątka, czy macie dzisiaj, powiedzmy po tych czterech wygranych, plany, żeby coś więcej ugrać? Powiem tak, cel przed sezonem był taki, żeby się załapać do pierwszej piątki i po prostu całą ligę się bawić. Żeby to nie było na takiej zasadzie, że do końca walczymy o utrzymanie, tak jak rok temu, praktycznie do ostatniego meczu na futsal, żeśmy walczyli o byt. Chcemy załapać się do pierwszej piątki, po prostu grać mecz tak jak teraz, z przyjemnością, z zabawą, a nie wychodzić na boisko z założeniem, że musimy. Bo ja mówię, dla nas to jest zabawa, my chcemy, a nie musimy, a że chcemy i wychodzi, no to jesteśmy liderem. No właśnie tak jak dzisiaj mecz z Brzezną, gdzie wy jesteście liderem, a Brzezna jednak w tej dolnej części tabeli, musi się wygrać tak naprawdę, ale to co pokazał dzisiaj, dzisiejszy pojedynek, nie było łatwo, przegrywaliście i pokazaliście znowu charakter. Wiesz co, tak, ogólnie Brzezna na mnie leży, bo jak chłopaki spadali z ligi dwa sezony temu w pierwszej edycji futsalu u ciebie, jak spadali z ligi, no to też walczyliśmy z nimi, mimo że byliśmy w pierwszej piątce, no to pamiętam, żeśmy ledwo 3-2 z nimi wymęczyli, na Orliku też nam nigdy nie leżeli, więc jest to dla nas taki niewygodny przeciwnik. Na początku żeśmy za dużym respektem podeszli do to przegrywaliśmy 1-0, 2-1. Niepotrzebnie żeśmy, że tak powiem, za dużym respektem. Potem żeśmy weszli na swoje tory, do przodu, agresywnie, każdy do swojego, no i poszło. I życzę dalszych takich wyników. Dziękuję za wywiad. Dzięki.